No to co? Obudzili się w niezbyt dobrej formie. Tak to jest mieć PMS w najpiękniejszym miejscu świata. Cokolwiek to znaczy, ale pewnie jakiś zespół okresu menstruacyjnego, półurazowego. No, więc co, więc ja idę gdzieś, nie wiem gdzie, Karolina leży w namiocie, przynajmniej wiadomo gdzie. I spotykamy się tutaj za parę godzin. Znalazłem jakiś sektor. Co prawda nie do końca mapa mi pokazuje, że jestem tam, gdzie powinienem być. Ale zobaczyłem spity z daleka. Tam gdzieś była ścieżka. Więc ja po prostu przyszedłem po tym. Klasycznie. No i tutaj mamy mur skalny. Sytuacja jest taka. Ja wchodzę z czymś takim, czyli szybsuję delikatnie. A nie wiem, w takim jedynkowo-dwójkowym terenie. Przede mną jest coś takiego. Czyli taki gdzieś zaczyna być dwójkowo-szrotowy teren. Tam jest ściana i ona przypomina tę stopę, w sensie kształtem. Nie, pewnie na kamerze i dobrze nie widać za drzewkiem. Więc zakładam, że tam są, to jest sektor B. Tam jest jakieś 7 dróg, na sektorze pierwszym jest 22. No i patrzyłem teraz w approach i oni piszą, że ta droga follows directly to the wall. Ta droga, którą szedłem wcześniej, więc zakładam, że pewnie poszedłem prosto, trzeba było gdzieś skręcić. No nie, to mnie nie zaprowadziło w nic dobrego. Bo tutaj już jestem nie na skalę podciętej 5 metrów, tylko 50. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to widać. No. I kompletnie się nie zbliżam do niczego. Przez chwilę wydawało mi się, że idę jakąś ścieżką. Więc come back i próba zejścia jednak tymi gównami, nie? Musimy tam dotrzeć. Żeby to się nie okazał komin drzeża. Historia komina drzeża jest taka, że jak się schodzi z granatów, to jest taka pokusa w tym momencie, żeby przeciąć szlak taką łatwą polanką. No i kiedyś tam węgierski turysta nazwiskiem Dreszcz tej pokusie uległ. No i na początku idziesz sobie ładnie, wszystko się wydaje super. Trochę potem się robi trochę trudniej, no ale jeszcze zabialnie. A potem nagle to się zmienia w bardzo trudny komin, który podcięty komin po prostu w dół. No i Dreszcz tam właśnie skończył swój żywot. Czyli da się zejść. Ale trzeba wiedzieć, którędy są kopczyki. Klasyczka. Fun fact. Byłem tu. Zakładam, że ścieżynka do sektora B. Więc jest tutaj dosyć tak pod tym względem. Więc nie wiem, jeszcze oni to piszą, że to jest sektor zimowy. A ja myślę, że zimą to tutaj mimo wszystko może być trochę lodu, bo to nie jest tak, że to jest ciepły kraj. Że to jest ciepły kraj jakiś. Bo to jest normalna zima zim. Więc nie wiem, nie jestem jakiś taki zachwycony pewnie tym pomysłem, no ale ludzie różnie podchodzą do sprawy, więc może lubią, nie? Może lubią ryzyko. Kurde, tak robię. Ała! Ścieżka się skończyła. Kurde, dużo to jest jakiegoś takiego róż. Co, znowu źle?
Było przecież tam kółko. Się dziwię, że całe mam pocięte te nogi. Niezły widok, co nie? A Google prowadzi mnie tak. Po prostu idź, dojdź do Eski. Kolejny Yosemite Dream, tym razem bardziej off-witowo, ale fajnie. Cieszę się, chociaż tak szrotowo. Śmiecia dużo, nie? Dużo śmiecia, piachu i tak dalej, czyli tak bardziej górsko. No. Obite już tak for the brave only, ale spoko, jest spoko, jest spoko. Gleby nie było nigdzie, po prostu psychicznie, a jeszcze jak na trzęciach stajesz, to stajesz bardzo często w ten sposób, no. I masz to powietrze pod sobą i no. Widzisz, że tej linii masz tam 4 metry, nie? No. Więc to robi tą robotę, że kurde, no. Jednak jest co lecieć, nie? No.